Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Ratchet & Clank Going Mobile. Tak, nagrywam to drugi raz, o Boże. No i dobra. Trzeba... więc tak, wiem, miał być portal dwójka, ale no niestety wyszło jak wyszło i nie ma portala dwójki. Będzie kiedyś, jak po prostu sprawię sobie wreszcie grę, bo nie zdążyłem najzwyczajniej sobie w świecie tego sprawić. Więc dlatego jest Ratchet & Clank Going Mobile. Dobra, nie będę tego tłumaczył, bo mi się nie chce, po prostu będę to dłużej przetrzymał, żebyście mogli sobie zobaczyć. Bo tego też najczęściej w świecie nie robiłem w normalnym Ratchet & Clanku. W pierwszej próbie nagrania to tłumaczyłem, ale po prostu teraz mi się nie chce. I tak gram na klawiaturze, znaczy na klawiaturze numerycznej, o, na klawiaturze numerycznej, ponieważ to jest, że tak powiem, taka moja kolejna emulacja, tylko tym razem klawiatury z telefonu starych. Bo ta gra była na bardzo stare telefony i ogólnie fajne było jej pobieranie, ponieważ praktycznie kod dostawał się na nią razem z Ratchetem Gladiatorem, jak kupiliście oryginalnego. Teraz już te kody oczywiście nie działają w żaden sposób. I no niestety nie da się kupić, załatwić sobie tej gry, że tak powiem, już legalnie. Chociaż właściwie jak już zniknęła kompletnie, to chyba ściągnięcie już, że tak powiem, ROMa jest tak powiedzmy półlegalne już. Dobra, musimy sobie załatwić amunicję. Jesteśmy teraz w Holowid komiku Secret Agent Clanka. Ale tak, ta gra nie ma praktycznie soundtracku. Poza tym, co słyszeliście w menu głównym, to nie ma tam ta gra nie ma soundtracka. I dlatego prawdopodobnie będę z jakichś wcześniejszych graczy tych Clanków dawał jakąś muzykę fajną. Po prostu, żeby sobie leciała przez cały odcinek. Tak po prostu, żeby po prostu nie było takiej grobowej ciszy. Bo tego byśmy nie chcieli chyba. Więc tak, ogólnie skaczemy tutaj strzałką do góry i uderzamy kluczem strzałką w dół, co jest całkiem normalne dla takiej platformówki, dodatkowo dla takiej, która była na telefony, czyli nie na pady. No i dlatego według mnie powinni wydać Ratchet & Clanka The Ratchet & Clank Trilogy 2, gdzie by uwzględnili Ratchet i Gladiatora. Oczywiście wiem, jest Ratchet Gladiator HD, ale chodzi mi tutaj o odnowioną wersję spatchowaną, ponieważ no wiadomo, Ratchet & Clank, Ratchet Gladiator miał no czasem niezłe błędy, które warto byłoby naprawić. I dodatkowo jeszcze Secret Agent Clank by mógł być. Ratchet & Clank Sans Matters, przez co byłoby bardzo fajnie. Ja bym na 100% tego nagrywał, bo to by było bardzo fajne i by była dobra rozdzielczość. Nie musiałbym do dobrej rozdzielczości używać emulacji. Bo przyznam się, kiedy nie miałem jeszcze nagrywarki, to chciałem nagrywać praktycznie każdego Ratchet & Clanka z emulatorów. W sensie od jedynki do Ratchet & Clanka, do Secret Agent Clanka, a później to już by się coś wymyśliło. To była po prostu taka moja, taki sposób nalenia. Ale no, mam teraz nagrywarkę i nie muszę się o to martwić. Swoją drogą, dla tych co nie wiedzą jeszcze, ale Ratchet i Clank Size Matters oraz Secret Agent Clank będę nagrywał z PSP. Nie z PS2, ponieważ na zwyczajnym świecie nie mam dostępu do PS2 oraz nie mam też Secret Agent Clank na PS2. Więc te gry będą nagrywane z PSP. No, z mojej ulubionej konsoli, więc warto by wreszcie zrobić jakiś z niej let's play porządny. A nie z emulatorów, które są na tę konsolę. Bo przyznam się szczerze, że mało jest let's play z gier na PSP.
To jest na serio jakiś taki ułamek wszystkich let's play z jakiejś konsoli. Ba, nawet śmiałbym twierdzić, że więcej jest let's playów z gier na Vita niż na PSP. A jeżeli już z... A jeżeli już jest jakiś let's play na PSP, to najczęściej jest to emulator. No wiadomo, bo emulator może być 720p, ba, nawet 4K, ale to nie o to chodzi. Dlatego ja nie chcę korzystać z emulatorów, tylko z oficjalnej gry. Oficjalnej konsoli. Dobra, napalamy w to działko, kurde. Co się będzie opierdzielać? No tak, ogólnie moja pierwsza próba nagrania nie wyszła tak dobrze, jak bym chciał, ponieważ... korzystam tutaj z numeru 2 na klawiaturze numerycznej. A numer 2 to był też mój przycisk do zatrzymywania nagrywania, o czym zapomniałem. No i tak jakby... No, wszystko się poszło. Chrzanić. Ja w ogóle fabułę tej gry znam, więc nie muszę tak zbytnio... O, przepraszam. Nie muszę tak zbytnio uważać na to, co tam mówią. Mniej więcej wam to streszczam. No i to jest właśnie dlaczego ja sądzę, że ta gra się dzieje przed Ratchetem Gladiatorem. Jeżeli znacie fabułę Ratcheta Gladiatora, to powinniście się ze mną zgodzić. Dlaczego tak uważam? A ci, co nie znają, to po prostu zaczekają na mój let's play. Wtedy będą wiedzieć. Bo let's play jest po tej grze, a ta gra, no, przeszedłem ją mniej więcej tak w godzinkę, jak sobie grałem w Navicie. Navicie nie da się jeszcze tak dokładnie homebrewów instalować, ale po prostu zainstalowałem sobie, tak powiem, emulator PSP. Navicie, no i przez emulator PSP właśnie to włączyłem. Emulator Jawy. I po prostu grałem sobie tak godzinkę właśnie w wersji Penguin Mobile przeszedłem. Więc sądzę, że ten let's play będzie miał jakieś 2-3 odcinki, więc prawdopodobnie to jest najkrótszy Ratchet & Clank, jakiego robię kiedykolwiek. Jedyny, bo jeżeli ktoś się zastanawia, czy ja będę robił te chociaż nawet jeden odcinek, żeby pokazać system Ratchet & Clank Before the Nexus, czy jakoś tak, to nie, ja z tego nie robię. No przecież chyba nie będę robił serii z tego, z Endless Runnera. No to jest, no proszę was. Są jakieś granice, bądź co bądź. Fakt, że robię grę teraz na stary telefon, ale bądź co bądź ona ma fabułę. A Before the Nexus nie ma żadnej fabuły. Bo to jest po prostu... No jest to... No straszne. No więc teraz zblokowaliśmy wirtualną arenę, przez co możemy się ponawalać i zdobywać dodatkowe śruby. To zawsze jest fajne. Więc po prostu... Nie wiem. Więc chciałem powiedzieć, ale okej. Więc prawdopodobnie z tym, że ta gra jest, no bądź co bądź... No mam nadzieję, że przecież tak widzicie to w HD, bo bądź co bądź KH emulatory i emulatory mają zdolność powiększania obrazu. No kurde, zdolność powiększania obrazu i dzięki temu mam tutaj prawie że HD. Ale no niestety emulatory Jawy nie mają nie wiem, jakiejkolwiek możliwości coś takiego jak widescreen. Więc po prostu będę to samo robił co z Różową Panterą, czyli kopiował po prostu obraz gry, powiększał go, przyciemniał i żeby po prostu coś się działo tam, gdzie nie ma gry. A żeby po prostu... Nie, czarny ekran jest po prostu. No i ogólnie z jakiegoś powodu skrzynki rozbijają nam się o głowę. No przyznam, że to jest... ostatnia nowa gra z Ratchet & Clank, jaką grałem. Znaczy... No w sensie to jest... bo tak, ja przeszedłem wszystkie trzy pierwsze Gladiatora, Size Matters,
wszystkie gry Ratchet Clank, wszystkie gry Future, gry czterech za jednego, załoga Q oraz Nexus. No i ostatnią grą, jaką przyszedłem, jest ta właśnie. Więc no to jest fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. I jeżeli myślicie, że broni mają inne efekty dźwiękowe, inne broni mają inne efekty dźwiękowe, to niestety nie. Każdy ma to samo, nawet Rhino. I ogólnie miał być też planowany sequel do tej gry, tylko że no po prostu Insomniac stwierdziło, że fabuła to by się miało działo. Ała, zabiłem się. No świetnie. Insomniac miało się to dziać po raczcie i klanku Size Matters. Co ja gadam? Miało się to dziać po raczecie Gladiatorze, ale już była praktycznie napisana fabuła dla Ratchet & Clank Size Matters, przez co Insomniac nie pozwoliło na wydanie, nie pozwoliło na dokończenie drugiej części i tak oto Ratchet & Clank Going Home przestało istnieć. Został upubliczniony tylko jeden screenshot z menu głównego, który no, twierdził, że albo to się dzieje w czasie Gladiatora, albo po. No cóż. Niestety nigdy nie będziemy mieli możliwości w to zagrać. Ale no fajnie by było, jakby tak został nagle upubliczniony prototyp. Nagrałbym go. Tak samo jak chcę nagrać Glower 2 po Glowerze 1. A Glower 2 niestety nigdy nie został wydany, ale został upubliczniony prototyp tej gry. Więc no zawsze to jest coś. No słuchajcie. Jakby miał być Sonic Adventure 3, a po prostu nigdy nie został upubliczniony, tylko została nagle wersja beta upubliczniona, to no słuchajcie, no zawsze coś. To prawie tak samo jak z... No w sumie takie popularne postacie często dostawały takie prototypy, no. Na Glower, Just Jack Rabbit, bo... Jeśli nie wiecie, to jest prototyp Jazza Trójki. Kurde! Nie! What the hell? Jest prototyp Jazza Trójki, nazywany po prostu Jazz 3D. I no, fajnie jest, nawet fajnie się tam gra. Fajnie było też, gdyby multiplayer był jakoś dokończony, ale no, nie można mieć wszystkiego. Dobra. Nie wiem, nagle mi się skończyły tematy. No to świetnie, bardzo zarąbiście. Dobrze, że tego nie robię ten post komentarzy. To by było zarąbiście. To by było okropne robić post komentarzy, bo ja już się w ogóle odzwyczaiłem od post komentarzy. Post komentarz jest ble, fuj. Co chyba niestety będę się musiał nazwyczaić, nie wiem jak to nazwać. Nazwyczaić wraz z Let's Playem z Ratchet, nie Ratchet, z Sonica Lost World, nie, BOOM. Bo niestety te gry już będę robił z komentarzy. Nie wiem dlaczego, ale ten grappling hook często mi się nie aktywuje, tak po prostu sam z siebie się nie aktywuje. Po prostu nie mam tej ikonki na ekranie i wtedy jest pupsko. A takie porządne pupsko. Więc nie wiem, czy ja coś źle robię, czy... Dobra, lecimy dalej z tym koksem, kurde, jestem w ogóle ciekawy, jak później zrobię tą miniaturkę. Bo ja mam teraz nagrywki i... mniej więcej miniaturkę tworzę po już nagraniu materiału. No i... albo przed, jak jest jakieś duże wyprzedzenie, jeżeli chodzi o materiał. Bo... Kurde, chciałem coś powiedzieć. Ale wątek mi uciekł. Kurde bele. Nie wiem już co chciałem powiedzieć. Kurde.
No jesteśmy tam, gdzie byliśmy, bo tak, niektóre poziomy tutaj wracają nas do poprzednich, ale po prostu dalej możemy iść, co jest fajne. Fajnym rozwiązaniem, że prawie jak z wcześniejszych Ratchetów i Clanków, gdzie musieliśmy się wracać czasami na niektóre planety, żeby cokolwiek tam zrobić. Co mi się nawet podobało. To mi był koncept. Dobra, tutaj wracam po śrubę. Nie wiem, czy będę zbierał te wszystkie. O, bo mi się zabiegowało. Fajnie. Od razu polecam iść z tą bronią, tylko z lancerem do areny i przejść wszystkie misje i macie lancer level 5. Hehe. Ale tak, no. Nie wiem, czy będę zbierał wszystkie tutaj śruby, ponieważ tylko co będę miał z tego to Rhino. Po zebraniu wszystkich śrub macie Rhino, a nie wiem, czy Rhino by mi było jakkolwiek potrzebne. Chociaż właściwie no Rhino byłoby trochę potrzebne, no, więc nie wiem, jeszcze się nad tym zastanowię. Albo zbieram, albo nie. Albo wy też możecie powiedzieć, czy mam zbierać śrubki na Rhino, czy nie. Bo Rhino, z tego co pamiętam, chyba nie kupuje, tylko automatycznie odblokowuje Rhino, kiedy uzbieram wszystkie śruby. Co jest fajne. O ile tak jest, oczywiście, bo ja nie wiem, czy ja sobie teraz tego nie ubzdurałem. Po prostu. Dobra, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Nie, o Jezu. No nie, takie to namerskie było. Nie, kurde, jak prosto na twarz. Prosto na twarz z tą bombą. Bóg wie, co to jest. No nie, ja na przykład nie wiem. To znaczy, że nie jestem Bogiem, ja tego nie powiem. Ciekaw jestem, co jest tutaj. Nic. Okej, to się dowiedziałem. Dobra, lecimy, kurde. No serio, w tej grze nawet nie trzeba być jakimś koksem, jakimś, nie wiem, prograczem. Wystarczy tutaj po prostu iść w prawo i cały czas spamować z przyciskiem ataku. No i nawalać, no jakoś się to uda. Dobra, no i połączyliśmy się z dużym Alem. Jej! You look a bit pixelated today. Słyszę to codziennie. O Jezu. To się nazywa szczerość. Pixel. Co można Pixelowi powiedzieć, żeby czuł się doceniany? Wyglądasz dzisiaj spikselowano. Ale tak ludzie, to by było chyba na tyle na ten odcinek. Taki troszeczkę krótszy, tak sądzę. Bo tak, więc w każdym bądź razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć. Pa, pa.